Siemanko wam wszystkim. Wraz z Karolem wybraliśmy się na Windyn, na Kurdwanowie, w poszukiwaniu licencji przy ulicy Witosa, jak i ulicy Porucznika Halszki. Niestety na miejscu okazało się, że licencje zostały wymienione, a każdy następny blok, przez który przechodziliśmy, tylko utwierdzał nas w przekonaniu, że nie ma tutaj nic klasycznego. W 2018 roku oraz w 2019 roku nastąpiły tutaj masowe wymiany wszystkich dźwigów na nowe windy NTS Lift. Zresztą zobaczcie, jak to teraz wygląda na Kurdwanowie. Zapraszam do oglądania. To wymienić dźwięk. Jak ja to robię w potecyklu. Idziemy nową windą przy ulicy Witosa 35. Wymieniona w 2018 roku. Niestety. Kamera. No niestety. Nie ma osiedlówek. Siemano. Siemano. Taki widok z ulicy Witosa 35. Co, wracamy na dół. Nie, nie ma sensu. Nie ma sensu. No jak mówię, nic ciekawego. Tu jakaś meblówka tu jeździła. Tak. Albo zwykła. Dobra. 2018. W 2018 tak samo. Dobra, nie jedziemy. Nie.
kieszeniowy. No to w 2018 roku. Niestety. Kurde, to były wcześniej. Czyli wymienione w tamtym roku. No. No niestety kolejne blogi, kolejna wymiana. Ani jednej osiedlówki nie ma. Czy z halszki ile? 9? Jeden. Wymieniona w 2018 roku. Także nie ma tu ani jednej licencji. Właśnie z Karolem postanowiliśmy sprawdzić bloki przy ulicy Wysłouchów oraz bloki przy ulicy Bojki. Znajdujemy się właśnie przy ulicy Wysłouchów. Sprawdzimy, ile w tych blokach jeszcze zostało licencji, a ile już zostało wymienione. Przejdziemy także przez ulicę Bojki. Czy jeszcze spotkać można tutaj jakieś licencje? Zapraszam do oglądania. Thank you.
2019, w tamtym roku. Wysołuchów 40. To jest istna masakra, 2019. To jest jakaś masakra, kurwa, wymienili wszystko. Dobra. A. Wysołuchów 26. Wymienili obie blaszaki 2017. Dobra, nie ma co tym jechać. Jest osiedlówka. Dobra, połowie, bierzemy jak dla domu. Jest osiedlówka, nie ma was. Zmienionymi drzwiami, blaszaka tu wstawimy. Spij go do góry, aby ten cisk zwołał. A, ktoś ją zwołał. Dalej się 2009 rok. Wielki dźwig. Co to za złom jest? Jest osiedlówka jeszcze jedna. Mamy osiedlóweczkę z przedziałem meblowym. Po lewej jest nowa winda.
Idziemy jeszcze raz? A co tam? Niestety bardzo dużo wymian na tym osiedlu poszło. Praktycznie większość dźwigów poszło na śmietnik już z ulicy Wesołuchów. W każdym bloku praktycznie nowa winda. Jesteśmy w Krakowie, przy ulicy Wysłouchów 32. Mamy tutaj dwie osiedlóweczki. Z przedziałem meblowym. Ścienną sklejką.
I niestety Wiesłouchów 24. Mamy tu dwie nówki. 2014 rok. I to tyle z tego miejsca. Niestety. I niestety Wiesłouchów 22. 2016 rok. Niestety. Obie nówki. Tak więc nie ma osiodlówek. Odmalowali. Kraków, ulica Bojki 3. Jedziemy z rębem osiodlowym. Drzwi zostały przemalowane, bo wcześniej ta winda miała zielony kolor. Tak. Chyba też oświetlenie wymienili tutaj, nie? Na LED-owe. Ale jest licencja, nie wymienili. Niestety w sąsiednich blokach powymieniano wszystko. Dokładnie. Zobaczymy drugą. No wcześniej miały taki ładny zielony kolor drzwi szybowych i odmalowali na szaro. Jest druga meblówka. W tamtym roku był tu remont klatki schodowej, dlatego też odmalowali wtedy drzwi szybowe.
będzie miał siódmówką w Krakowie przy ulicy Bojki 5. Dwie licencje. Niestety w tym miejscu zaczęły się już masowe wymiany osiedlówek. Nadluźno. O, ktoś się dosiądzie? Jednak nie. Na szczęście nie. Ale ta sklejka już taka trochę jest zdewastowana. Gładko jedzie, nic praktycznie nie słychać. No, bardzo gładko, ale bardzo ładne dźwięki wydaje przy dojeździe. Jest Łochów 46. Mamy licencję. Meblówka. Ulica Wysołuchów 46. Dwie licencje mamy tutaj. Z przedziałem meblowym. Jest klimatyczna osiedlówka. Jest 10. T.
taki widok z tego bloku. I wracamy do licencji. Jest lekka modernizacja, nie ma falownika na szczęście. I ostał się klimat. Przywołajmy drugą. Jest druga. Bardzo ciekawa z jasną sklejką. Na 10. Kolejna bardzo ciekawa licencja, jaka jeszcze nie została wymieniona, przy ulicy Wesołuchów. I na parter. Jedzie gładko, bardzo spokojnie, nic, żadnych nieprzyjemnych dźwięków nie ma. To jeszcze raz. Jedzie lepiej niż nie jedna nówka. Jedzie bardzo dobrze. I to były dwie licencje przy ulicy Wesołuchów 46.
Wesołuchów 44 i mamy licencję. Kraków, ulica Wysołuchów 44, dwie licencje. Zobaczymy drugą. Mamy drugą. Coś tu wiercą na 10 piętrze. Niestety z falownikiem. Ulica Wysołuchów 8. Trzy licencje zmodernizowane przez Olifta. Ale wibruje. I falownik.
dość mocno wypracowane osiedlówki z falownikiem. Drugą meblówkę również z falownikiem. Nie ma klosza, jest sama żarówka. A trzecia chyba jest niesprawna. Fajna, ciemna, oryginalna sklejka, przedział meblowy, zamknięty, no i modernizacja przez olifta falownikowa, ale nie wymieniona. Trzecia, tak jak mówiłem, jest, nie działa. Bojki 1, tu w zasadzie już koniec kurdwanowa. Ostatni blok. Słuchajcie, klatka świeżo odmalowana, więc możliwe, że winda również jest odmalowana albo wymieniona. Zobaczymy. Kraków, ulica Jakuba Bojki 1. Ostatni blok, jaki mam do sprawdzenia na kurdwanowie. Dwie osiedlówki. Taki widok na koniec i osiedlówki. Kolejna osiedlówka, która jeszcze została na kurdwanowie, niewymieniona. I jedzie bardzo dobrze.
Zobaczymy drugą. Mamy drugą osiodłówkę i ślady po zielonej farbie. Jest meblówka. Idziemy do środka zobaczyć, jak jedzie. Jest druga i ostatnia osiedlówka na Kurdwanowie. No niestety bardzo, bardzo dużo wymian w tym miejscu. Istna masakra, jeśli chodzi o osiedlówki. I na dół. Niestety, ale spółdzielnia zrobiła prawdziwą rzeź, jeśli chodzi o osiedlówki. Klatka po klatce zaczęła wszystko wymieniać. Także są to ostatnie, jedne z niewielu osiedlówek, jakie tutaj jeszcze zostały i mają się całkiem dobrze. Także były to ostatnie osiedlówki na tym osiedlu. Także dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w następnym filmie z windami. Strzałeczka. Do usłyszenia. La 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 la